Właśnie, co oni tam gadają, a co im chodzi. Takie przeszkolenie, zajrzenie do tej książki, być może jest to też dobry pomysł na www.rmfclassic.pl do pracy codziennie. Tak, i oni nie mogą myśleć, niosąc kolejną trumnę, na przykład 10 tego dnia, że to nie jest po prostu trumna, która jest cięższa albo lżejsza i ich tam obarcza jakoś i oni mają z tym większy albo mniejszy kłopot, tylko że jest to czyjeś ciało. No nie mogą ciągle myśleć, że jest to czyjeś ciało i że to ciało jest, należy do człowieka, który teraz opłakiwany przez tych wszystkich bliskich. Więc też myślę, że pewien poziom radzenia sobie z tym, że to krańcowe doświadczenie jest jednak powtarzalne, a jak się wykonuje jakiś zawód, to się po prostu z tym obcuje, że to jest zrozumiałe. Myślę, że gdzieś pewnie jest taka granica, prawda? No i dobry lekarz to jest taki lekarz, który nie płacze nad każdym kolejnym pacjentem, który odszedł, radzi sobie z tym, ale z drugiej strony towarzyszy w tym odchodzeniu w taki sposób, że to jest doświadczenie znaczące i dla tego, kto odchodzi, i dla rodziny, dla bliskich. Zastanawiam się, to już chyba ostatnie pytanie, jak to wygląda, ta kwestia, to trochę z innego obszaru pytanie, ale pomyślałem o tym, kiedy o tym mówiłaś, jak wygląda taka rutynizacja w zawodzie psychoterapeuty, to znaczy wyobrażam sobie, że też można po kilkunastu, kilkudziesięciu latach, słuchając różnych opowieści, po pierwsze dostrzegać w tych opowieściach różne podobne wzorce, to znaczy już je czytać, czy widzieć, że one wszystkie, choć niepowtarzalne, to zarazem jednak wpisują się w jakieś wzorce, da się je jakoś pogrupować, no nie wiem, ktoś do ciebie przychodzi, ty od razu już po kilku zdaniach albo po jakiejś jednej, dwóch rozmowach możesz sobie to, aha, pomyśleć, to jest ta przegródka, to jest ten zbiór, to jest ten rodzaj czy ta odmiana, ale czy tutaj też następuje takie, czy w każdym razie jest niebezpieczeństwo takiego zrutynizowania się, takiego uznania, że właśnie wszystko już było, że to jest takie, no tak, jeden pacjent, drugi pacjent, trzeci pacjent, czwarty. Wiesz, ja myślę, że to nie jest taka reakcja, no to tak, to ja już wiem, bo to jest ta przegródka, tylko raczej zaraz, jeżeli on się tak zachowuje, to na co trzeba zwrócić uwagę? Na przykład ryzyko wypadnięcia z terapii znacznie większe. To rzeczywiście, jak masz doświadczenie, możesz to rozpoznać dość szybko. Albo to jest pacjent, który łatwo czuje się upokorzony i wobec tego trzeba uważać na to szczególnie, żeby niczego takiego nie zrobić, co by mogło go upokorzyć, albo żeby jednak to monitorować i pytać, na ile jakieś moje sformułowanie mogło być dla niego trudne czy przykre. Z niektórymi pacjentami wiadomo, że to w ogóle nie jest kwestia. Z niektórymi, no i rzeczywiście, no, rutyna polega na tym, to jest przydatna rutyna, że dosyć szybko wiadomo, na co trzeba uważać. Albo że słyszy się w tle, w tym, co pacjent mówi, sygnały, że gdzieś tam jednak jest na przykład to, co teraz się mówi, już teraz nie mówię o uzależnieniu, tylko szkodliwe zażywanie substancji, chociaż o tym w ogóle nie mówię. Ale taka opowieść o życiu jest jakoś dużo takich nagłych zmian, coś się dzieje, tu traci pracę, nie wiadomo dlaczego. I wtedy rutyna pomaga, no, trzecie ucho. Wiem, że muszę to sprawdzić w jakiś sposób, widzę, że on nie chce o tym mówić, muszę znaleźć jakiś sposób. Więc, czyli to nie jest taka rutyna, która powoduje, że się dystansuje emocjonalnie, bo ja już to wiem, co mnie będzie ciekawi, tylko raczej wiem, na co zwracać uwagę i głównie wiem, czego pilnować, żeby ta terapia na tyle, na ile można, była sensowna, żeby się w ogóle zawiązała, żeby było tak zwane przymierze terapeutyczne. Ale w psychoterapii akurat wypalenie, no, jeżeli ktoś jest dobrze przygotowany do zawodu, jest mało prawdopodobne, dlatego że zróżnicowanie tego, z czym się stykamy, jest olbrzymie. Także to jest dobra strona tego zawodu. Bardzo dziękuję. Zofia Wicka-Wrzosińska, psychoterapeutka, Laboratorium Psychoedukacji, była moim gościem. Teraz będą informacje, a po informacjach to już się tak drugi raz zdarza, że jesteś ty, a później jest Tomasz Terlikowski, ale to przypadek absolutny. Właśnie, po informacjach Tomasz Terlikowski. Przypadek, ale niż Freud, którego nie to, żeby tak była jego wyznawczynią, powiedziałby, że nie ma przypadku, to ty nas tak zapraszasz. Ale trumnę trzeba nosić. To system tak zaprasza. Tak, system, o, system zostanie. Wiesz, żeby trumnę nosić. Godzina filozofów. Tak.
Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström, Ekstra. My wiemy, o co zapytać. Podoba się to panu? Przestań. Na które musimy uważać? Leci proporcjonalny ekwiwalent. Może czas, jak zawsze, na najświeższe fakty w RMFM, które przedstawia Anna Kiemystowicz. Będzie ogólnopolski protest nauczycieli. Akcję poparł ZNP. Jak ma wyglądać strajk? O tym już za chwilę nasz reporter. Chojnkowski RMFM zawitał dziś do Olsztyna. Jutro zatrzyma się w Warszawie. Fakty zaczniemy jednak od najnowszych informacji w sprawie Wisły Kraków. Właśnie, Wisła Kraków. Słuchaj. Przedstawiciele zarządu TS Wisła Kraków odbyli spotkanie z potencjalnymi inwestorami. Oficjalny komunikat zostanie przekazany jutro po uzgodnieniu jego treści z drugą stroną. Poinformowała na swoim Twitterze Wisła Kraków. To pierwszy oficjalny komunikat ze strony klubu od początku kryzysu i rozpoczęcia poszukiwania inwestora. Fakty w tej sprawie zebrał Paweł Pawłowski. Według nieoficjalnych informacji do spotkania doszło dziś w Szwajcarii. Nie wiadomo, kim jest nowy inwestor, ale jak powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w wywiadzie dla oficjalnego portalu Urzędu Miasta, białą gwiazdę ma przejąć inwestor z kapitałem z Kambodży. Na uratowanie Wisły cierpliwie czekają kibice oraz prawie wszyscy piłkarze, którzy przygotowują się do ostatniego w tym roku meczu, oprócz Zdenka Ondraszka, który już na pewno przejdzie do amerykańskiego FC Dallas. Najpierw była belferska grypa, teraz rusza protest Związku Nauczycielstwa Polskiego. Popieramy postulaty nauczycieli, którzy idą na zwolnienia lekarskie, ogłasza ZNP i chce podniesienia wynagrodzenia zasadniczego 1000 zł. Jak będzie wyglądał protest? Związkowców pytał o to nasz reporter Grzegorz Kwolek. Oficjalnie ZNP nie podaje żadnych szczegółów dotyczących przebiegu akcji. Nieoficjalnie puszcza oko i przyznaje, że popiera protest przy użyciu L4. Para goryczy się przelewa. Związek rozpoczyna akcję protestacyjną. Popieramy te działania nauczycieli, którzy w trosce swoje i uczniów zdrowie udają się na zwolnienie lekarskie. Komentuje prezes Sławomir Broniarz. Inną formą protestu może być strajk w czasie egzaminu ósmoklasisty i matur. No oczywiście sytuację monitorujemy. Sprawdzamy. Ostrzega wiceminister Marzena Machałek. Związkowcy chcą rozmawiać z premierem 8 stycznia podczas Rad Dialogu Społecznego. Był królem życia i jednym z najlepszych rozmówców, jakich poznałem. Tak zmarłego dziś reżysera Kazimierza Kuca wspomina w rozmowie z RMF FM krytyk filmowy Tomasz Raczek. Kazimierz Kuc odszedł dziś po chorobie w wieku 89 lat. Ja Kazimierza Kuca bardzo lubiłem jako reżysera. I bardzo się cieszyłem, kiedy on działał jako polityk w sposób niekonwencjonalny, kiedy w sposób zaczepny w dyskusjach prowokował swoich współdyskutantów, kiedy się na nich nieomal rzucał, kiedy bronił do końca swoich racji. Strasznie mi się to podobało. Od czasu Zygmunta Kałużyńskiego nie spotkałem w życiu kogoś tak fantastycznego osobowościowo w rozmowie. A co oznacza jego odejście? Dla mnie oznacza tylko tyle, że przechodzi do legendy. Z Tomaszem Raczkiem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Sylwetkę reżysera przypominamy też na rmf24.pl. Teraz w faktach zaproszenie. Już jutro gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie w RMF FM będzie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Zapraszamy 8:02. Pachnące choinki od RMF FM trafiły dzisiaj do mieszkańców Olsztyna. Na ulicę Prostą przyszły całe rodziny. Nie brakowało też chętnych do wspólnego śpiewania kolęd. Co śpiewałaś u nas na scenie? Gdy śliczna panna. Lubisz śpiewać kolędy? Tak, wprowadzają taką atmosferę świąteczną i jest się weselszym, jak się śpiewa kolędy. A mogłabyś mi tutaj zaśpiewać fragmencik? Gdy śliczna panna syna kołysała. Pani z córką pokazała, że jest tradycja wielopokoleniowego śpiewania kolęd. Tak, u nas kolędy zawsze się śpiewało. Córka najmłodszych lat najgłośniej w kościele śpiewała. Poza tym chodzi też na chór. Co śpiewałaś? Dzisiaj w Betlejem. To jest twoja ulubiona kolęda? Tak. Z mieszkańcami Olsztyna rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Jutro choinki rozdamy w Warszawie. Więcej na ten temat usłyszycie jeszcze dziś w programie. Wszystko w temacie. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Warszawie ośnieżone będą drzewka, bo najbliższe dni z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, no i deszczu. I coraz cieplej pod koniec tego dnia wzrośnie temperatura, nawet do 8 stopni na plusie. Ale żeby nie było tak elegancko, to dzisiaj minus 11 na Podkarpaciu, jutro minus 5 na Podlasiu, 3 stopnie na Dolnym Śląsku. Tradycyjne pytanie. Jesteśmy gotowi, tradycyjnie. Czy będą białe święta? Nie, ma być plus 8 stopni, to jak będą białe święta? Nie będzie białych świąt. Będzie dobrze. Dobry wieczór. Kto nie kochał? Już, na pewno nie. Już na pewno nie pouczać. Także proszę Państwa, kto nie kochał, a kto kochał, albo kto, wiesz, udawał, że kochał.